z realizacją tych praw bywa różnie, a to jest niepokojące nie tylko z tego powodu, że ta godność nasza, to co nam się należy, nie zawsze jest przestrzegane, ale to również ma wpływ na leczenie, na proces leczenia. Jeśli pacjent jest gorzej poinformowany, na pewno gorzej się leczy albo się wręcz nie leczy. Musimy też znosić pewnego rodzaju bariery administracyjne, żeby lekarze mogli po prostu rozmawiać z pacjentem, a nie tylko wypełniać druki. Lekarzy nikt nie uczy rozmawiać z pacjentami na studiach. Pacjenci są pozostawiani sami sobie co do informacji odnośnie terapii leczenia, wyboru lekarza, chodzą, szukają trochę po omacku i tutaj komunikacja jest czasami bardzo utrudniona między pacjentem a lekarzami. Takie uczenie ma sens, ponieważ ono przynosi dość szybkie efekty. To jest przyszłość i skuteczność terapii. To jest to, że pacjenci będą szybciej się leczyli, że będą mieli większy komfort w tym leczeniu, a lekarze będą mieli większe zadowolenie z efektów.